MM Rocks z Marcinem Osolińskim, założycielem grupy MDO. Cześć Marcin. Cześć, pozdrawiam. Nieczęsto widujemy Cię w mediach, żebyś udzielał wywiady, więc opowiedz może trochę o Twojej grupie menedżerskiej. Kiedy ona powstała, jak Twoja grupa wygląda i jakich zawodników masz pod swoją pieczą? Tak, grupa to jest tak szumnie powiedziane. Działam ja i dosłownie dwie osoby, które mi pomagają na co dzień, jeżeli chodzi o social media. No, na froncie jestem ja, więc ja, że tak powiem, jestem tym czołgiem, taranem, który prowadzi wszystko i ciągnie za sobą. Co do zawodników, no to wiadomo, ostatnio najhuczniej to jest Roman Szymański, posiadacz pasa Fight Exclusive Night. Dalej będę zawsze wymieniał Szymka Bajera, bo to jest człowiek, z którym zacząłem tą przygodę i bardzo go sobie cenię i mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała w nieskończoność i jeszcze jeden dzień dłużej, dosłownie jak Świąteczna Orkiestra Wielkiej Pomocy. No wiadomo, zawodnik KSW obecnie, ciężki po zwycięstwie, bardzo cenny nad Wałujewem. Dalej no mogę wyliczać tak naprawdę ostatnich takich ciekawostek, to Paweł Trypson Trybała dołączył do grona tutaj moich podopiecznych. Staramy się z nim tutaj przedstawić tą przemianę jego z takiego typowego celebryty, człowieka znanego z tego, że jest znany, tudzież ewentualnie z programu reality show, sportowca. No nie ukrywajmy tego. Ten człowiek ma potencjał i w tą stronę będziemy szli z nim. Efekty zobaczycie niebawem. Myślę, że chyba już w listopadzie będzie można zobaczyć jego kolejną walkę w Polsce. Śledzimy media, będziemy wiedzieć co i jak. Dalej mówiąc co do zawodników, no to Andrzej Grzebyk, Rafał Haratyk, Michał Więcek, Bartosz Chyrek, Kamil Selwa, no mogę wymieniać. Naprawdę tutaj jest dosyć ciekawa stajnia przede wszystkim młodych, perspektywicznych zawodników. W nich inwestuję i mam nadzieję, że niebawem będzie już tak naprawdę widać te efekty tej inwestycji. No efekty myślimy, że już widać. Roman Szymański, który ma pasmo sukcesów, pas organizacji FEN, dwie statuetki Heraklesów dzisiaj, inni zawodnicy z głośnymi walkami, jak wspomniałeś, Szymon Bajer między innymi. Powiedz może trochę o planach na ten rok. Mamy jeszcze sporo ciekawych wydarzeń. Twoi zawodnicy będą toczyli kolejne pojedynki. Jakie masz plany na ten rok? Ten rok to przede wszystkim, no tak po kolei, no obrona pasa, jeżeli chodzi o FEN w przypadku Romana, występy zagraniczne, bo na tym tak naprawdę się zaczynam skupiać, jeżeli chodzi o moich zawodników. Chcę rozwijać tę karierę zagraniczną, nie tylko i wyłącznie w Polsce. Widać to po Rafale Haratyku. Bardzo szybko wykształcił sobie ten status pretendenta do pasa. Co prawda, no tutaj przegrana z Marcinem Naruszką nieco oddala nam w czasie tą egzekucję tego planu, ale myślę, że już w czerwcu wedle tych najnowszych informacji lekarskich i po rozmowach z UFC, myślę, że już w czerwcu będzie możliwość, żeby o ten pas jednak zawalczył. Tutaj ja muszę stanąć na rzęsach i troszeczkę też się nagłowić, jak rozwiązać to z organizacją UFC, bo wiadomo, no Rafał jest po przegranej, tego się nie da ukryć, ale bardziej patrzę tutaj na te aspekty zdrowotne, więc o to zadbamy najważniejsze i będziemy tutaj rozwiązywać tą sytuację. Szymek Bajor, no liczę, że dostanie jakiegoś rywala z zagranicy w KSW i jakoś tak powoli będzie szedł w kierunku tych najwyższych laurów. Może jeszcze nie w tym roku, ale być może w przyszłym. Nie śpieszymy się, prawda, bo mówimy o Karolu Bedorfie, to jest klasa zawodnik, udowodnił swoimi występami, ostatnimi chociażby dwoma, dla mnie wcale nie były nudne, ani jeden, ani drugi, czy tam grałem, czy Michał Kita, to naprawdę bardzo fajnie, z Maksymilianem też się super pokazał i na spokojnie, jeżeli chodzi tutaj, nie mamy jakiegoś ciśnienia czy obciążenia z tej strony. Szymon zna swoje miejsce, chce się uczyć, chce się rozwijać i no, nadejdzie ten czas, kiedy podejmiemy rękawice i będziemy tutaj starać się naciskać już organizację, no, żeby tą walkę o ten pas w jakiś sposób zorganizować. Co, no Andrzej Grzegorz w tym momencie ma, że tak powiem, chorobowe. Także też czekamy na powrót do zdrowia. Bartosz Chyrek, myślę, że końcówka maja będzie mógł zawalczyć. Liczę na to, że zawalczy w kraju, pokaże się z dobrej strony. No i tutaj no, nie chcę też wymieniać, bo to byśmy rozmawiali tak naprawdę pół dnia i zanudziłbym ciebie i pewnie odbiorców tym, ile to pracy, jakie są plany. Ogólnie no, krok po kroku. Staram się to robić systematycznie, tak mozolnie i metodycznie, żeby to wszystko było przemyślane.
Mówisz o występach zagranicznych, a w Europie pojawiło się dosyć sporo ciekawych organizacji. Mamy ACB, M1, pojawił się Venator we Włoszech, taki rynek dosyć mało eksponowany i eksploatowany na świecie. Widzisz gdzieś w tych organizacjach potencjalne miejsce dla swoich zawodników? Jasne, jestem w kontakcie dosłownie z każdą większą organizacją na świecie. Tego nie widać. No, ja staram się, że tak powiem, nie błyszczeć w mediach, a robić swoją pracę, wykonywać ją na tyle, ile się da, po prostu, żeby ten czas promocji kiedyś też przyjdzie, kiedy przyjdą te efekty. W momencie, kiedy zawodnicy zaczną się coraz bardziej rozwijać, to wtedy możemy się skupić na stricte na marketingu, PR-ze i tak dalej. Najważniejszą pracę wykonują zawodnicy, a ja jestem od zaplecza, więc tutaj z każdą organizacją. Rynek wschodni opanowany do perfekcji, mogę wymieniać przynajmniej 6 organizacji kluczowych o zasięgu światowym, jeżeli chodzi o content telewizyjny, streamowy. Wy na to, że, no nie wiem czy pamiętacie, ale nawet na Promaku ja sprowadzałem Matiasza Wolina do Oskara Piechoty. Przecież to jest kontakt, który w tym momencie przekłada się bezpośrednio na Venator. Matia walczył na Venatorze, w tym momencie Maciek Różański walczył też na Venatorze jako jedyny Polak. Do tej pory no, mieliśmy propozycję dla Fała Haratyka o pas, jeżeli chodzi o Venator, ale no, nakładały się terminy tak naprawdę z Fenem. Nie chciałem komplikować tej sytuacji, bo jest pas w UFC i tak dalej. Te kontakty są. Są kontakty na Wyspach, są kontakty w Stanach Zjednoczonych. Ja staram się mozolnie tutaj tak to zrobić w ten sposób, żeby te terminy nie zachodziły na siebie, to przede wszystkim, żebym ja się mógł skupić na każdym zawodniku, poświęcić mu odpowiednią ilość czasu i dograć to tak naprawdę bardzo dobrze. Z ciekawostek, bo też nie wspomniałem, Adam Wardziński. Rozwinąłem się w stronę brazylijskiego jiu-jitsu i podpisałem zdecydowanie najlepszego zawodnika, jeżeli chodzi o BJJ w Polsce, najbardziej perspektywicznego. Będę miał dosyć ciekawe informacje, stosunkowo niedługo Adam zacznie swoją karierę troszeczkę bardziej komercyjnie również na turniejach BJJ. Zachęcam do śledzenia informacji. Pachnie trochę turniejami z typu Invitational, gdzie zaprasza się po prostu gwiazdy na superfight. No w każdym razie czekamy na więcej informacji. Przejdźmy do tego wydarzenia, dla którego się tutaj znajdujemy, czyli Forum MMA. Jak oceniasz cały dzień, który tutaj spędziłeś, organizację tego eventu, przebieg i ogólnie tutaj całą dzisiaj po prostu dzień? No idealnie trafiłeś z tym pytaniem, bo ja wywodzę się ponad 8 lat tak naprawdę doświadczenia na rynku szkoleniowym, więc jeżeli chodzi o tego typu fora, konferencje i sloty, to mam je w jednym małym paluszku, bywałem naprawdę na setkach. Fajnie, sprawnie, to przede wszystkim sprawnie, konkretnie. Wydaje mi się, że co do organizacji tutaj nie ma nic absolutnie do zarzucenia, wręcz możemy się chwalić. Liczę, że coś ta inicjatywa się utrzyma i w przyszłym roku się też będzie odbywać. Ba, mam nadzieję, że rozwinie się to na tyle, że będzie nie tylko raz do roku, ale powiedzmy niech to będzie raz na pół roku. I to jest szansa dla zawodników, żeby spotkać też swoich potencjalnych pracodawców. Dla nas szansa pokazania się, z kolei jeszcze też dla wystawców też szansa zdobycia takiego kontentu reklamowego, pochwalenia się tak naprawdę swoimi zawodnikami i współpracownikami. Ogólnie inicjatywa bardzo super i pochwalam, wspieram jak tylko mogę. Dobrze Marcin, dziękuję Ci za rozmowę. Czy chcesz coś przekazać naszym widzom? Jeżeli chcesz, to bardzo proszę. No jedynie tyle, że śledźcie moich zawodników. Zapraszam na fanpage MDO Management. Zbieramy lajki, przydadzą się. No i pozdrawiam. Dzięki wielkie za wywiad. Również dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję.